Rozpoczęła się wojna i tylko kapitan Bladeusz może przeciwstawić się wrogim jednostkom zarządzając swoim oddziałem. Elo elo, z tej strony kapitan Blady, a dzisiaj sobie zagramy Totally Accurate Battle Simulator. Czyli ogólnie rzecz biorąc grę, którą dużo osób, o którą wiele osób mnie prosiło. Jest to gra tych samych twórców co Cluster Truck, aleczkolwiek ona jeszcze jest w pre-alpha i dzisiaj sobie właśnie w nią pobykamy. Nie tracę czasu. Level 1. Ogólnie rzecz biorąc... Aha, dobra. Bo ja jeszcze nigdy, muszę przyznać się, że jeszcze nigdy w to nie grałem. O. Poczekaj. A widzicie, ogólnie rzecz biorąc, tak to wygląda sytuacja, czyli tworzymy na mapie jednostki i po prostu one walczą z przeciwnikami. Tak to mniej więcej wygląda, czyli na tym właśnie między polega gra. O, i tu właśnie załatwiłem moich jednostką za pomocą zwykłych ludzi. Jak widać, jestem mistrzem zarządzania strategicznego. Pierwszy level bardzo łatwy, dobra. I teraz i od razu i wtedy zaczynamy level drugi, co nie? I tak samo tutaj też się odblokowuje level pierwszy, to jest drugi, w sensie dobra. No i mam tutaj właśnie różne jednostki, no i te każda jednostka ma swoją, powiedzmy, cenę. Na przykład postawię sobie tutaj jakiegoś takiego oziomka sobie postawię. I na przykład postawię sobie coś takiego. I zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Coś czuję, że to się źle skończy dla mnie. O, chociaż czy ja wiem? Zobaczcie, może wygram jednak. Dzięki mojemu działku, chociaż nie, chyba niestety przegramy. Pomimo niesamowicie dużych starań, chyba nam się nie uda zwyciężyć w tej niesamowitej wojnie. Chociaż muszę przyznać, że mój ziomek jakoś tak daje radę, bo przeciwnicy mają problem, żeby zniszczyć mojego ziomka. I patrzcie, dwóch zostało ostatnich. Patrzcie, oni w ogóle nie mogą się przebić tu. Ale mój ziomek ma problem, żeby ich załatwić. O, boję się, że mogą wygrać. Haha, nie, defeat! Nie! Dobra, czyli wiemy już teraz mniej więcej, jak to wygląda. Co to jest? Też jesteś super ten. Dobra, czyli widzimy, jak to wygląda. Dobra, czyli musimy wziąć chyba jakichś takich paru takich ziomków. Może samych takich weźmiemy. Weźmy też takich, może. Tak się ustawimy. Samurai? Jasne, samuraje się przydają. Shieldy? Okej, weźmy jeszcze shieldów trochę. Wikingów? No dobra. I shieldy weźmiemy. Oraz łuczników. O, to może być strategiczne. Czyli wzięcie łuczników. Jeszcze mamy shield. Dobra, weźmy jeszcze jednego shielda i zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Zostawiliśmy całkiem sporą bitwę, co nie? Całkiem sporą bitwę. Łuczników mamy z tyłu. Łucznicy, mi się wydaje, że tu mogą wykonać całkiem dobry kawał roboty. I mi się wydaje, czy... Chociaż zaczynam szczerze mówiąc mieć wątpliwości, czy uda nam się to wygrać. Bo mi się wydaje, że zostaliśmy tak jakby, tak nie wiem, staranowani. Moi łucznicy tutaj dają radę, ale nie wiadomo, czy uda mi się załatwić. O kurczę, moi łucznicy padają już. Ua, ua. Ua, za dużo łuczników chyba wziąłem. Ua. A, wow, to chyba bolało. O, chyba przegramy niestety tą bitwę. No niestety, Bladeuszu, chyba w zarządzaniu w bitwie nie jesteś za dobry. Chyba masz małe problemy. No dobra, czyli tak. Wiecie co? Jest tylko jedna odpowiednia strategia. A, już nie mogę. Nie, mogę. Nie, nie mogę. U nic, bo za dużo tego służyłem. Dobra, to nie. Jak to usunąć? Clear. I farmer? Jasne, czemu nie? Farmerów robimy. Ile mam hajsu? Jeszcze trochę mam. Poczekaj, 10 jednostek jeszcze mogę stworzyć? Jeszcze jednego Spearmana. Dobra! Patrzcie teraz, jaka bitwa teraz będzie na śmierć i życie. Dużo bokserów, dużo farmerów, dużo zwykłych przeciwników. Po drugiej stronie mam jeszcze tych z maczugami. I rozpoczęła się bitwa. I mam jednego też spear, co nie? O kurde, chyba ich robimy, ale ich tutaj toczymy chyba na śmierć i życie. Co za emocje. Ej, możemy to wygrać, ale możemy też przegrać. Chyba wygramy to.
Patrzcie, chyba wygramy to, bo krzyży chyba robią swoje. Chociaż jest bardzo wyrównana walka. Bardzo wyrównana walka. Dobra, wygramy to. O nie! 1-1. Farmer kontra farmer. Ale możemy to wygrać. Możemy to wygrać. Nie, nie możemy tego wygrać. Jestem beznadziejny. Dobra, ja się dopiero uczę. To jest dopiero mój pierwszy odcinek. Co nie? I dlatego sobie testuję różne. Spearman. Spearman mi się wydaje spoko w ogóle, co nie? Dajmy sobie trochę więcej tych Spearmanów. No dajmy samych Spearmanów. I dajmy, nie, nie, i potem trochę właśnie farmerów więcej. I resztę do tych najtańszych, co nie? Bo ogólnie sporo hajsu mam, więc... No dobra. Nie wiem, czy to było dobre. No ale zobaczymy, mam bardzo dużo Spearmanów, mamy kilka farmerów i zobaczymy, czy ich zmiotniemy. To tak, jest... Nie wiem, czy w sumie może Spearmani powinni iść na początek w sumie. Tak sobie teraz myślę. Może to było złe rozstawienie. Bo zobaczcie, co tu się podziało. Chociaż niby siekę robimy, ale chyba przegrywamy. Tak, z całą pewnością chyba przegrywamy to. No, musimy inaczej inne rozstawienie dać, wiecie? Mi się wydaje, że źle to rozstawiłem. Czyli Spearmani są chyba fajni, ale oni będą na początku, wiecie? Dobra. Poza tym z tyłu będą bokserzy i farmerzy. No i najtańsza jednostka nam pozostała, bo... No dobra, lecimy. Teraz Spearmani lecą na samym początku i mi się wydaje, że to może być strategiczne, bo oni może ich tak trochę poprzecinają czy coś. Zobaczymy. Patrzcie, jak się nadziewają się. Widzicie, jak Spearmani wykończyli na pierwszy ogień? Ale oni są strasznie droga jednostka, co nie? No dobra, i zobaczymy teraz, co będzie. Mamy teraz mnóstwo tańszych jednostek. I zobaczymy, chyba, ale teraz może nam się udać. Zobaczcie, jak nasza najtańsza jednostka robi tu siekę. Widzicie? Jak załatwia tych farmerów? Patrzcie. O nie, przegramy znowu. Dobra, wiecie co? Może zróbmy strategię samych... Wiem, że jestem beznadziejnym zarządcą, ale chyba nie pykło po prostu. Wiecie co? To może zróbmy najtańszą... Najtańszą jednostkę, znaczy nie, zróbmy armię farmerów po prostu. To będzie armia... Kur, a dobra. Kupmy jednego... Spearman? Nie. Archera kupmy jednego. Albo dwóch. Teraz tak, farmerzy te... To też byli farmerzy, co nie? Sami farmery, dobra. No dobra, zróbmy takie. Dobra. Teraz trochę bokserów damy. Bokserów myślę, że możemy dać ich na tyły bardziej. Dobra, i czas najtańszą jednostkę też jeszcze. Tu będzie jako pomoc, będzie już lecieć. Dobra, lecimy. Teraz mamy bardzo mnóstwo farmerów i może nam to się opłacić. Zobaczymy, czy farmerzy zrobią swoje. Plus mamy dwóch łuczników, co niektórzy sobie tam strzelają. Tylko mam nadzieję, że w noszych nie strzelają, tylko strategicznie. No może łuczników może lepiej było od boków dać w sumie. Uwaga, ale na swoją. Ja nie wiem, co się dzieje po prostu. Naprawdę jestem aż tak sobie zarządcą i nie posiadam żadnej strategii. Ale po prostu tak na swoją. Dobra, to jest, pamiętajcie, to jest mój pierwszy odcinek, ja się dopiero uczę, ale ogólnie rzecz biorąc sytuacja wygląda... O, wygramy to. Chyba. Patrz, wygramy to! Albo nie. Jest! Ostatnim wojownikiem wygraliśmy. Ale fart. No i teraz trzeci poziom. I będzie tak, boxers i poachers. To jest chyba to, co będą przeciwnicy. Teraz tu widzę. Dobra, i mamy bardzo mało na przykład hajsu. I tu musimy po prostu zarządzać, czyli tak. Oni mają dużo bokserów, to my też weźmiemy dużo bokserów. Zrobimy taką taktykę. Weźmiemy jednego archera gdzieś... Tutaj. I co mi to dało? I boxers, i poachers? Poachers, to są ci... My weźmiemy... Polecimy na ilość też jeszcze, dobra. No cóż, wydaje się... O kurczę, kto to jest? To są łucznicy? No to koniec, kurde. Ale będzie pogrom. Nic tam, to, że jednego łucznika mamy, to nic nam nie da akurat. Kurde, ale będzie pogrom. Patrzcie, jak tutaj słoją za chwilę. Chociaż jeśli naszym by udało się dobiec, to mieliby przewagę, ale nie wiem, czy się uda. Uda się, dobra, wygramy to, patrzcie, zrobimy to.
Mimo, zrobiliśmy to, ale łatwo poszło tym razem. Ja cię kręcę, to nie było takie złe. Dobra, zrobiliśmy to. Następny poziom. Footmenów i... Czyli mają footmenów i tych. Footmen, dobra, dajmy jakiś footmenów też. I co jeszcze mają? Pisjant? Co to są pisjanci? To są ci podstawowi. Nie, to podstawowych nie będziemy dać. To już to damy farmerów. Farmerów na pierwszy rzut. Albo nie, spearmenów damy na pierwszy rzut, żeby ich tak trochę rozstygowali. Dobra. Mamy dosyć sporo kasy. Dajmy jednego musketa. I tak, dajmy na pewno archerów, tu kilku. Od boku będą atakować. Mi się wydaje, że to jest strategiczne podejście. Co jeszcze damy? Więcej farmerów, tak. Farmerów dajmy więcej. Tego możemy dać jednego. Ile mamy hajsu? Jeszcze trochę mamy hajsu. Dobra, dajmy tego. Footmana dajmy jeszcze jednego. Ile mamy? 300 hajsu. Bokserów dajmy trochę więcej. W sumie chyba powinno mi i farmerów może trochę jeszcze. Staram się idealnie zarządzać majątkiem, żeby wydać cały hajs po prostu. 4, bokser 1, bokser 2 i tych. Dobra, zrobiliśmy masakrę, ale ogólnie rzecz biorąc, zobaczymy. Mamy przewagę liczebną, to jest pewne. Oni mają tych muszkieterów całych, co nie? Bo w nich zainwestowali. Ale mamy też łuczników w sumie. To w sumie nie wiem, czy to nie jest statek, nie wyjdzie nam na plus ogólnie. Chyba wygramy to, mi się wydaje coś. Zobaczcie, jak ich rozwoiliśmy. Chyba... Nie, przepraszam, nie tyle... Nie, patrzcie, a ten ze strzelby strzela. Czy oni się sami pozabijali? Jeden strzela w ogóle z broni palnej. Dobre. Podoba mi się w ogóle taktyka robienia tych archerów, co nie? Bo archerzy są dobrzy, co nie? A spróbujmy zrobić taką taktykę. Spearman i Shield. Dobra. Shield niedobrze, bo to może się nie udać. Ale spróbujmy taką taktykę zrobić. Że tu ustawimy na samym końcu. Tak dla próby tylko zrobimy to, dobra? Samych archerów. Zobaczmy, czy to coś da. Chociaż, kurde, boję się, że to nie pyknie. No dobra, no dajmy tych samych archerów. Tylko tak dla próby, wiecie? Żeby zobaczyć, czy to coś nam da. No i dawajmy. Armia archerów. Tylko najgorzej, że oni mają tarcze właśnie. I to jest ten minus, że zobaczcie, nie przebijemy się przez tarcze raczej, chyba. Nie przebijemy się, ja cię kręcę. Znaczy nie, no przebijamy się, ale... Niektórzy się swoi jeszcze wywijają i po prostu nie zdążymy, chyba że byśmy postawili archerów coś takiego. Tutaj jednostka archerów, tutaj jednostka archerów i tutaj też archerzy i tutaj jeszcze też archerzy. Natomiast na środku byliby kilka shieldów byśmy postawili, o tu. No i jakiś taki ogień. Byśmy zrobili taką zasadzkę, że tutaj na środku, że dużo osób, patrz, po bokach byliby powiedzmy ci mucznicy, a na środku by ich to... Ale oni się zabijają. Ale głupot, głupio ich rozstawiłem. Tego nie przewidziałem. Że oni będą się sami tu wybijać. Tego nie przewidziałem. Ale zobaczcie, widzicie? Zwabiliśmy ich na środek i teraz archerzy... Spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Czyli tak, po pierwsze, muszę archerów umiejętnie rozstawić, bo oni są trochę no, są do prostu głupi strasznie. I będą wam się zabijać, niestety. Dlatego tutaj trzeba ich umiejętnie rozstawić. Co nie? Jeszcze tu może. I tu. W ogóle na całej linii możemy ich tak naprawdę rozstawić. Tylko bardziej po bokach mi zależy, co nie? Dobra, i tutaj, a na środku będzie właśnie ta grupa, która będzie wabić przeciwnika. W sumie mogliśmy trochę droższą grupę. Mamy jeszcze, to możemy jeszcze wybulić coś naprawdę niezłego. Czemu nie? Ale katapulta poleciała do przodu. Dobra. Katapulta może być tu strategiczna wbrew pozorom, bo zobaczcie, co katapulta zaraz tu zrobi. Patrz, widzicie? Mamy pełno archerów i mamy jedną katapultę. Katapulta tu jedna to zrobi taką siekę, że tutaj zaraz nie będzie kto żyć. Nie będzie nikomu do życia miłe. O, archerzy mimo wszystko... Archerzy chyba zrobią swoją, mimo tej tarczy, co nie? Chociaż tam... O! Dobra. Gościu z katapultą już chyba nie żyje, co nie? No to chyba będzie już po sprawie. Już po robocie. Zaraz będzie...
Moi harcerzy to jest wyciężyli. Taktyka, nietypowa taktyka, ale to jest taktyka Bradeusza jak najbardziej. Dobra. Shields and footmen. Wiecie co? Ta katapulta bardzo fajna była. Dlatego weźmy sobie jedną katapultę i spróbujmy powtórzyć taktykę z archerami po bokach. Co nie? To są archerzy po bokach. Plus ogień, który będzie tutaj ich wytegowywał, czyli no wiadomo, ci najtańsza jednostka. No dobra, zobaczymy jak to się potoczy. Mam nadzieję, że katapulta, no dobra, swoich też zabije. No cóż, skąd mogłem wiedzieć, że tak to będzie wyglądać? Ale zabije też dużo przeciwników. Zobaczmy katapulta, jak sobie poradzi teraz. O kurde, idą do niego. Uła! Archerzy nie mogą sobie nie dać rady. Katapulta została zniszczona. Tym razem archerzy sobie nie dadzą rady. No cóż, kto mógł pomyśleć, że tak to się skończy? Katapulta ogólnie nie ma z... Dobra, to się nie uda. Chociaż ja bym się zastanowił, czy to nie da... Dajmy katapultę tu i dajmy to tu. Tak poza tym... Albo nie, wiecie co? Jeszcze raz. Inek. Dajmy to bardzo po lewo. Dajmy to bardzo po lewo. To dajmy bardzo po prawo. A na środku... A dajmy archerów na środku. Co nie? Dajmy archerów na środku, plus jeszcze mamy troszkę tajnych jednostek, więc nie wiem, dajmy ich gdzieś tutaj. O kurde, kto to jest? O, to tak wygląda ten gościu, ja się zastanawiałem, kto to jest na koniu. Ale śmiesznie, patrzcie co tu się wyrabia, to jest ten, jak to się nazywa? O, ładnie, patrzcie jak tarunujemy ich. Ja cię kręcę, to nie wiem czy to ładnie była taka, pomimo, że mamy, nie mamy przewagi liczebnej, to strategicznie ich wyniszczymy chyba. Patrzcie co tu się dzieje. Ten koniu ich tu praktycznie, o kurde. No dobra, co było to było, ale chyba jednak nie dasz rady, wiesz? Chociaż może dasz radę, szczerze mówiąc, przecież... No dobra, nie daliśmy rady, niestety, pomimo ciekawej moim zdaniem strategii, nie daliśmy rady. Co nie? Ale ten ziomek był dobry, to jest chyba to, to jest chyba ten ziomek na... A spróbujmy zrobić coś takiego, plus oczywiście jednostki tanie. Może farmerów tym razem weźmiemy, albo tych. I plus jedna jednostka tania i lecimy. I zobaczymy czy uda się staranować ich wszystkich. Patrzcie co za taranowanie, co nie? To się nazywa, to się nazywa staranowanie przeciwnika. Ale już niestety rozwalą nam... O kurde, ale nam rozwalili to. Nie, to chyba nie była dobra strategia. I tu już tarczownicy zrobią swoje, co nie? Już żadnych szans nie mamy, dobra. Czyli to nie była dobra taktyka. Ale to była fajna taktyka. Spróbujmy jeszcze raz z tym. Kanon, katapult. Spróbujmy z katapultami. Katapulty są fajne, muszę przyznać. Katapulty i teraz tak. No i co, archerzy, co nie? I spróbujmy. Wiem, że nietypową taktykę stosuję, ale po prostu bardzo mi się ta nietypowa taktyka podoba. Plus jedna jednostka taka jaka jest. Która i tak zginie za chwilę. Patrzcie, widzicie jak to jest? Jak to się widzicie działa? Patrzcie, jaki pogrom z katapulty, co nie? O, ładnie, tylko niestety już jedną niszczym jedną katapultę. Fajnie jest, fajny jest pogrom z katapulty, ale to niestety tym razem chyba nie wyjdzie. Chyba, chociaż może się uda. Nie, za dużo jest chyba tych jednostek, co nie? Dwie katapulty za dużo, chociaż może. Może się uda. Patrzcie, widzicie, może się udać, możemy to wygrać. Chyba wygraliśmy. Ledwo, ledwo, praktycznie wszyscy zginęli, ale owszem, wygraliśmy. Taktyka nietypowa znowu. Dobra, teraz mamy, może jednak, musimy to jednak bardziej robić, czyli tak. Na pewno może jakaś taka, archer, shield, może zróbmy taką shield, że tu będzie ten shield, a tu będzie spearman na przykład, co nie? I coś takiego, co nie? Że tu będzie shield, a tu będzie spearman pomiędzy, tak jakby, wiecie o co chodzi, że co? Że oni będą się tak jakby wzajemnie trochę osłaniać, o to chodzi. I spearman, nie, nie, chyba źle postawiłem go. I tu shield. Czas przejąć się trochę
że tak powiem, zająć się troszeczkę ten. Oprócz tego, katapult. To jest najdroższa rzecz. Katapulta była fajna. Nie, ale ona zniszczy mi całkowicie tych. Dobra, dajmy sobie na przykład dwóch archerów, może. Weźmy tych archerów. Archerzy są mimo wszystko spoko. Niech oni tam pomagają. Mam, możemy jeszcze dużo rzeczy. Weźmy trochę tych farmerów może w takim razie. Farmerzy są tani. A ktoś musi walczyć za kraj, że tak powiem, co nie? To czemu nie farmerzy? O proszę, idealnie. Dobra. Całkiem ciekawie pół jednostki. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczcie, jak to taktycznie rozwiązałem troszeczkę. Łucznicy już nie żyją. Mam, też mają... O kurde, mają tych. No dobra. Ale zrobiliśmy szybki pogrom. Tylko nie wiem, czy uda nam się dobiec. Bo też mają archerów. Zobaczcie, jak oni to taktycznie próbują rozwiązać. Może się uda, co nie? Chociaż nie, boję się. Musimy więcej shieldów zainwestować. W tym przypadku shieldy jak najbardziej. Dobra, jedną stronę zniszczymy tutaj. Jest zniszczona. Tutaj też chyba się uda. Tak, wygraliśmy to. Zrobiliśmy to. Taktycznie żeśmy to rozpracowali troszeczkę. Patrzcie, samo strzela? No. Tu jeszcze ostateczna walka jest. Oni się coś bawią ze sobą. I jeden gwałci drugiego. Nie wiem, co tu się wyrabia właściwie. Najlepszego. Halo, halo. Halo, halo, może to zakończycie tą zabawę. Chyba ktoś komuś przebił głowę, ale ten drugi nadal jeszcze żyje. Dobra, Shield idzie pomóc. No! Zwycięstwo! Uhu! I zwyciężyliśmy kolejny poziom. I wydaje mi się, że tym akcentem będziemy mogli zakończyć dzisiejszy odcinek. Elo, elo! Podobało się, co nie? Bo mi się mega podoba gierka. Fajna jest.